Cześć, witajcie. Zapraszam Was do gry. Tak naprawdę to w sumie chcę pokazać na free kamerze ustawienia. Tak, nie ustawienia chcę pokazać, tylko chciałam pokazać mianowicie Rumble Vacation, bo tak się składa, że w sumie jest to chyba do 9, w sumie całym z tym eventem, zbieraniem tych arbuzów, więc polecam Wam to robić już teraz, jeżeli nie robiliście, by nie było, że jak wrócicie z pracy, z szkoły czy z innego miejsca, nie będziecie mogli tego oddawać. Tak jak wspominałam, może zrobimy troszkę ciszej grę, bo w sumie nie wiem nawet jak mnie będzie słychać. Więc tak, sytuacja z arbuzami jest mianowicie taka, pokażę Wam, powiem Wam, co w sumie mi dropiło z tych takich dziwnych kostek. Tego w sumie nie robiłam, chociaż podki może się nawet rzeczywiście przydadzą, w końcu dają i regenerują życie, czy niektóre to i to, czy PZ. Teraz tak. Skrzynia z szkolnym strojem pływackim, no to widzieliście. Moja postać właśnie jest tak ubrana. To jest ten taki, ten strój. To jest taki w sumie szkolny, dość popularny, ujednolicony, który wszyscy muszą mieć, tak? Coś w tym rodzaju. Tak, jest taka opcja, mi odpisano na forum, jeden z moderatorów i osób, które tam, tak powiem, działają z Dreamforge'em, przynajmniej na naszym terenie. A mianowicie jest taka sytuacja, że burzliwa skrzynka z ubraniami, z niej może wylecieć wszystko, od putek po właśnie jakieś tam rzeczy związanych z eventem. I przyznaję się, że wyleciał mi, uwaga, tuńczyk. Ale tuńczyk, ten ruchliwy tuńczyk, nie dla mnie, dla mojej steli, na której to otwierałam, tylko wyleciało to na Gina. Tak, dobrze słyszycie, na Gina. Dla mnie to jest trochę dość dziwne, bo powinno to być, jeżeli już uzbierałam te 160 arbuzów, to chciałabym, żeby rzeczywiście, jeżeli coś ma po raz wtórny mi coś dropnąć, to niech dropnie to przynajmniej na moją klasę. Przynajmniej tak uważam. Niestety nie da się tego tuńczyka sprzedać. Tak więc tyle dobrze, że moja mam postać Gina, spada na niższym levelu, ale przynajmniej taki gadżet biednego, ruszającego się, przyczepionego do pleców tuńczyka będzie miał. To tak by the way. I oczywiście była też taka sytuacja, żeby mi wydropiły czy tam jakieś potki, czy jakiś tam badziew, że tak się wyrażę. Także niestety ta kostka jest takim, no, nie wiem jak to ująć. Kolejna niespodzianka od GeForge'a, czy nie wiem już od kogo. Mianowicie ta skrzynia z matem stylu. Dosłownie to jest to samo, co burzliwa skrzynia z ubraniami. Tylko, że tu lecą stroje. Ale co z tego, że lecą ci stroje? Kiedy otwierasz na steli, Ginie czy innej postaci, chciałbyś, żeby coś wyleciało dla ciebie. Ale nie, oczywiście, że nie wyleci, tylko wyleci na przykład na inną postać. Dosłownie. To samo mi poleciało nie na Gina, tylko bodajże na Iris. Wyleciało mi coś, co oczywiście moja stela nie mogła nosić, prawda? Więc zbieranie 150 arbuzów, tak jak w poprzednim przypadku, po prostu idzie sobie od tak, fiu. Więc tak, najdroższą rzeczą z całego eventu jest burzliwa broń, 665, na nią pierwszą starałam się uzbierać, bo wychodzę z założenia, że najpierw uzbieraj na to, co droższe, by potem szybciej poszło z drobniejszymi rzeczami, nie? Tak więc, nie wiem, czy tu, nie tutaj. O! Tak wygląda broń na stele, taka ośmiorniczka, także taka mała, fajna, sympatyczna. Ruchliwy tuńczyk, no to jak już wspominałam, biedny tuńczyk przywiązany sznurami do Twoich pleców, koło ratunkowo fajne, takie tęczowe, płetwy, takie fajne żółte, maska do nurkowania, też nawet sympatyczna, zresztą w sumie nawet mam ją przypiętą do twarzy.
Krab we włosach też taki fajny, sympatyczny, poruszający się we włosach. Więc jeżeli to, no to to. Aha, oczywiście jeszcze można ten taki dzban z grudinami. Niestety najczęściej mi wylatywało właśnie 50 grudinów zamiast więcej, więc wasza kwestia jest, czy po prostu to chcecie, czy nie. Co to jest? Pokonaj wroga 200 tysięcy razy. Wow. Okej. Okay. Dobra, to mamy. Są sekwencje, to kiedyś też sobie powiemy. To ze względu na tych, którzy lubią zmieniać po prostu swoje style. W sumie mogę wam pokazać tą, jak to wygląda. A więc to jest ruchliwy krabik. Tak wygląda, jakby szczygnił trochę włosy. Nawet co mówiąc, w sumie chyba jestem jedną z niewielu osób, które lubi mieć krótkie włosy. Nawet w grze. Niestety wszyscy u mnie w gildii wolą. Jakie? Długie. Kolejna rzecz, o, no to pokażę wam biednego, ruchliwego tuńczyka. Normalnie biedak, idźcie, polejcie mu wodę. Widzicie? Taki szturkami przyklejony. Biedaczek. Także osobiście mi bardzo żal. Co tam jeszcze? Rozgwiazda jest z eventu tego 7-dniowego. Ona też się rusza. O, no porusz się. O, widzicie, trochę się rusza. Jak wygląda, to tak, żółwia skorupa, to widzieliście, jak wygląda. To jest za tą drugą część eventu. I co tu jeszcze było? Aha. Koło, płetwy i to chyba wszystko. No więc widzicie, fajne takie tęczowe kółeczko i płetwy, tak, tu gdzieś są płetwy. I w sumie możemy pójść, trochę potaplać się w wodzie, tak? Pult, pult, pult. Zresztą nie wiem, czy słyszycie to odgłosy biegania w wodzie. Nie wiem, czemu jestem tak blisko. Okej. Okay. Chyba na szóstce było siadanie do wody, albo i nie. No, coś, teraz nie mogę siąść. No dobra, okej. Okay. Idźmy na ten event. Czemu nie mogę nic zrobić? Czyżby dlatego chyba... Dlatego, że mam gitarę założoną. No właśnie, a teraz się mogę pultać. A oferta pracy mi wyskoczyła. Siadasz w wodzie. Taplu, taplu. Ok. Idziemy na ten ów event. Jeżeli jesteś tankowną osobą, masz wystarczająco dużo HP, no to możesz porobić sobie screeny, czy tam popatrzeć sobie po prostu w trakcie walki. Ja niestety tankowną postacią nie jestem. Użyj. Tak, nazbierało mi się 7, no bo wczoraj nie zrobiłam, przedwczoraj nie zrobiłam wszystkich, więc ten. Dobra, uruchamiamy. Nita i Nara się z nami wita. A my w tym czasie możemy i robimy tak. O, dobra, bo coś. No i czemu nie chcesz mi się oddalać, kamera? Oj, chyba coś mi się zwiesiło. Jeszcze raz spróbuję napisać. Ale wpadka. Jeszcze raz. No i co? Mogę oddalać się w końcu?
Jest. Dobra, nie wiem czemu. Było to trochę przyblokowane. Wyłączamy. A więc tak. Sobie wędrujemy, wędrujemy. Widzimy ptaszki. Pokażę Wam ciekawą opcję o statków. Z daleka wyglądają jak trójwymiarowe obiekty, w sumie tak jak nasze stelle, inne postacie, góry i tym podobne. Na zdjęciach wcześniej umieszczonych, jeżeli mieliście okazję przyjrzeć się, zobaczylibyście, że ów statek jest ściemą. Tak wyglądacie, popatrzcie, o, widzicie? To jest ów statek z daleka. O, takie coś. Także fajna ściemia, tak? Ok, to jest nasza wyspa. Taka sympatyczna. Znane postacie nam, między innymi Zruko. Może zajrzyjmy sobie zza góry. Ja niestety nie gram na najwyższych obrotach, gdyż no niestety mój komputer nie wydoli, więc wybaczcie. Przyjrzyjmy się jeszcze postaciom. Tam w dole mamy palmę. Tu ktoś. Patrz. Co ciekawe, on śpi, prawda? A przyjrzyjcie się od góry tej postaci. Dajcie mi go. A czemu mi przesuwa? Patrzcie, jak śpi. Z otwartymi oczami. Ale z sobie leci. Dość popularny ostatnio strój kąpielowy. Tu jest wersja biało-czarna, nawiasem mówiąc. Teraz nie wiem, czy w Eaton Shop jeszcze dalej to jest możliwe. Można zakupić odwrotną wersję po prostu tego stroju. Stella ją nosi, a jej nosi Lili, jak się nie mylę. Kolejne postacie, jakie się tu znajdują, to taka para zakochanych. Gdzie tu są? A tu są. Robią sobie grilla. Tak, chyba jest w nim zakochana. W ogóle możemy podejrzeć postacie od spodu. Tadam! Chcecie ją podnąć? Patrzcie, jakie ma klapki. Widzieliście? Widzieliście, że one są arbuzowe? Jak ona się kolebie. Dla miłośników pośladków. Coś tam mi za bardzo nie wychodzi, ludziki. Okej, okay, dobra. Na Freaka Marze się niestety nie da grać. Zobaczymy, czy się mi uda. O Jezus Maria, Kaśka, ale ty normalnie. Już mogę chodzić? Nie, dalej nie. Jeżeli się tak Wam zdarzy, to dajemy uwolni. Ok, teraz możemy chodzić. Może zrobimy coś takiego, że bez tego. O. Tak jak już wspominałam, na Rumble Vacation da się zginąć. To takie jest bardziej procentowe, mi się tak wydaje. Przynajmniej jak Bangyong zaczyna rzucać tobą po bokach, to jak na postać, gdzie którą się bije za jeden punkt, to ci tego dość dużo zużywa. No i bijąc taką ilość mobów, szybko się psuje też broń.
Jak ogólnie Wam się podoba ten event, bo wkrótce w końcu będzie jego koniec. Jeden z takich w sumie z fajniejszych, dość pełniejszych i długich eventów. Muszę przyznać. Można było sobie i stroje nabyć i tym podobne, jak Wasze przygotowania w ogóle do wakacji. Gdzieś jedziecie? Zapodajcie jakieś tematy. Jak macie zamiar spędzać wakacje? Gdzie jedziecie do szkoły? Jaką zaczynacie pracę? Będzie miło pogaworzyć. No skubana. Musi uciec, prawda? Wtedy nie wiemy w ten sposób ile... O, dobra. Jedna pokonana. O, dobra. I druga też. Zaraz się pojawi Wam przystojniak. Gdzieś tam w odmętach wody. Trochę tłumaczenie polskie jest zrypkane. Mogę go zostawić jako hot, a nie tłumaczyć go jako gorący. Okej. W momencie jak on tak wypina te swoje mięśnie i pojawia się serduszka, nie jesteśmy w stanie go uderzyć, po prostu jest niewrażliwy. Nie będę z Wami na antenie robić wszystkich 7 tam eventów w Rumble, tylko na zakończeniu tych 7 zapadam Wam, co w takim razie mi wydropiło po wykrawceniu danego itemu. Także zapraszam Was serdecznie.